Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania, drodzy państwo, i dzisiaj pytanie wręcz rewolucyjne, bo nasz kraj w celu zbliżenia stosunków polsko-rumuńskich odwiedził George Simion, polityk rumuński, parlamentarzysta. Good morning. Hello, good morning. George Simion, proszę państwa, ze swoją partią Sojusz na Rzecz Jedności Rumunów wszedł do parlamentu przebojem, zyskując prawie 10% głosów, choć żaden z ekspertów nie dawał szans tej konserwatywnej partii. Ale kontrowersja pewna polega na tym, że jednym z głównych punktów programu tej konserwatywnej partii jest połączenie Rumunii i Mołdawii w jedno państwo. I muszę zapytać pana najpierw, dlaczego nie lubicie Republiki Mołdawii? Bo przecież wraz z pańską partią chcecie, żeby zniknęła z mapy Europy. Nie chcemy, by zniknęła. Właśnie lubimy Mołdawię bardzo. Chcemy tylko zjednoczenia naszego narodu w obrębie jednego państwa. Nasi historyczni wrogowie nas podzielili. Z powodu Stalina i Hitlera Polska wiele wycierpiała. Rumunia także wiele wycierpiała. Skrót nazwy naszej partii po rumuńsku oznacza złoto. Tak jak wasze złoto przeszło polsko-rumuńską granicę we wrześniu 1939 roku, a my, na tyle ile mogliśmy wobec paktu Ribbentrop-Mołotow, umożliwiliśmy wam jego ochronę i wywiezienie na zachód. Chcemy zjednoczenia obu krajów pokojową metodą z naszymi braćmi z Mołdawii. Ja jestem w Warszawie po to, aby nawiązać relacje ze środowiskami konserwatywnymi, z tymi Polakami, którzy podzielają nasze wartości. To o Mołdawię zapytam jeszcze za kilka minut, ale może opowie pan jeszcze o relacjach polsko-rumuńskich, o których pańskie środowisko wypowiada się z taką nadzieją i optymizmem. Co więc Rumuni myślą o Polsce? Ja osobiście kocham Polskę. Mamy analogiczną historię i te same interesy narodowe. Jestem w Polsce bodaj 12 raz i widzę to na każdym kroku. A obecne władze Polski pielęgnują te same wartości, na których zależy i nam. Szukamy dróg rozwoju tej części Europy, a inspiracji dostarcza nam historia. Dla mnie wzorem tej współpracy był marszałek Piłsudski, który odwiedził nasz kraj i powiedział, że jesteśmy jednym narodem z dwoma różnymi flagami. My także dobrze wiemy, że z przyjaźni Niemiec i Rosji nic dobrego nie będzie. Tymczasem właśnie teraz następuje takie zbliżenie i przypominają się sceny ze wspólnej przeszłości. Wielcy Rumuni powtarzają, że kto nie zna swojej historii, ten jest zdany na jej powtarzanie. Dokładnie tak. Chciałbym, żeby Polacy wiedzieli, że mają oddanego sojusznika w Rumunii. W mojej partii, Sojuszu na Rzecz Jedności Rumunów. Lubi pan Polskę, podkreśla wspólną historię. Pamiętam też, że rumuński król wspominał w swoich pamiętnikach o Piłsudskim jako niezwykle charyzmatycznym przywódcy. Kiedy spotkaliśmy się 2 lata temu na pograniczu rumuńsko-mołdawskim, kiedy dowiedział się pan, że jestem z Polski, zapytał mnie pan groźnie, czy nie jestem z Gazety Wyborczej. Dlaczego? Interesuję się polskimi sprawami i znam waszą bieżącą politykę. My także mamy problemy z mainstreamowymi mediami, które ciągle tworzą fake newsy. Jak zresztą jest na całym świecie. Wolę więc współpracować z dziennikarzami, którzy robią swoją robotę po to, by przekazywać właściwe wartości i informacje, a nie fake newsy. Byłem rad, że nie jest pan akurat z tej gazety.
Proszę państwa, chyba kupił naszą sympatię, skoro Gazetę Wyborczą skojarzył od razu z fake newsem, ale trochę mnie wtedy przestraszył taką lustracją. Gdyby pan mógł powiedzieć o jednym z waszych sztandarowych haseł, czyli reunifikacji z Mołdawią. Czy to w ogóle możliwe? Przecież to jest niepodległe państwo. Nie każdy obywatel Republiki chce być częścią Rumunii, a przecież i wielu Rumunów nie chce jednoczyć się z najbiedniejszym krajem w Europie, w którym hula rosyjska mafia, przemyt, autonomiczni Gagauzowie i wiele innych problemów. Czy wasz plan jest w ogóle realny? Oczywiście, że tak. Ile to ja się nasłuchałem, że nie mamy szans wejść do parlamentu, a tutaj nagle zdobywamy 10%. Gdy nasza partia powstała ledwie rok wcześniej. Jeśli obywatele Mołdawii i Rumunii będą tego chcieli, to tego dokonamy. Po prostu. Powtarzamy często, że skoro wschodnie i zachodnie Niemcy się zjednoczyły, to i nam może się udać. W sposób pokojowy i demokratyczny będziemy bronić tego projektu, ale nie tylko tego projektu. Peacefully for this project and not only for this project. I'm now in Warsaw. Obecnie prowadzę w Warszawie rozmowy o cenzurze w social mediach. Widzę, że wasz rząd ma silną pozycję, by wprowadzić prawo ograniczające cenzurę w internecie. Chciałbym się z tym zapoznać. How the big tech companies do censor some political adversaries. Wracając jeszcze do pomysłu Unii, przy którym tradycyjnie powraca pytanie o ludzi z Naddniestrza, którzy są właściwie Rosjanami i nie chcą takiego zjednoczenia. Mają swoją separatystyczną republikę i zapowiadana przez pana pokojowa droga do połączenia dwóch państw w tym wypadku może nie być tak oczywista. Gdy w 1918 roku Rumunia się zjednoczyła, a Polska odrodziła się, to było to efektem woli narodów. Myślę, że także dzisiaj, przy dobrych warunkach demokracji i woli społecznej, jest to możliwe. Nie przepadam za putinowską polityką, za tym jak Aleksieja Nawalnego pozbawia się praw i widać z tego, że to walka o wolność słowa, czy też o wolność obywatelską w ogóle. Toczy się spór. Of his rights, and we will fight for democracy and for freedom of speech and for freedom in general, because in these days, in these modern days, freedom is taken away from us. Miło słyszeć, że i Polska może być inspiracją dla innych krajów, także Rumunii w tym zakresie. Widzę pewne podobieństwa pomiędzy pańską partią a Prawem i Sprawiedliwością, ale tą partią sprzed 20 lat. PiS także stanowiło siłę antysystemową, antyestablishmentową, jest przeciwko postkomunistycznej formule państwa. Jak to działa w Rumunii, gdzie przecież postkomuniści są dużo silniejsi niż byli w Polsce? W strukturach Rumunii wciąż jest aktywna Securitate, dawna komunistyczna służba bezpieczeństwa, a nasze władze wyprzedały niemal wszystkie spółki państwowe, co jest naszym poważnym problemem. Dlatego też przyglądamy się Polsce i obecnym partiom rządzącym, aby przywrócić naszemu krajowi znaczenie i pozycję, jaki miały chociażby w okresie międzywojennym. Myślę, że Polska potrzebuje sojusznika w tym regionie i to nie słabego sojusznika, a także nam potrzebny jest silny partner, jakim obecnie jesteście. Naszym sojusznikiem są także Węgry, z którymi chyba macie pewne spory polityczne. Dość wspomnieć o mniejszości węgierskiej w Rumunii. Nie mamy problemów z mniejszością węgierską, która stanowi pokojową część obywateli Rumunii. Mamy problem z jedną ich partią ksenofobiczną.
Różnice między państwem węgierskim a rumuńskim należałoby zostawić historii, a skoncentrować się na przyszłości. Tak jak to miało miejsce w przypadku stosunków polsko-czechosłowackich. Kto dzisiaj pamięta wasze przedwojenne spory o Zaolzie? Teraz państwa naszego regionu powinny prezentować wspólne stanowisko celem realizowania podobnych interesów. Idziemy razem, a nie osobno. Czyli Polska, Rumunii i Węgrzy także. Tak, uznaję pozycję Grupy Wyszehradzkiej, którą można by rozszerzyć wedle idei marszałka Piłsudskiego i jego Międzymorza. Potrzebujemy przede wszystkim bezpieczeństwa i rozwoju ekonomicznego. Jesteście pierwszą partią konserwatywną w Rumunii, która nie wywodzi się z postkomunistycznego establishmentu, co pewnie wam sprawia więcej problemów niż prawicy w Polsce, skoro u nas działają konserwatywne media, chociażby takie jak my. Jak to więc wygląda w Rumunii? Wspiera nas wielu Rumunów, bo utożsamiamy się z wartościami bronionymi przez Kościół prawosławny oraz patriotyzmem. Ani socjaliści, ani liberałowie nie chcą nas w swojej polityce, ale my istniejemy i będziemy walczyć o narodowy interes w kraju, regionie i całej Europie, bo zależy nam na Europie narodów, a nie na budowaniu sfederowanej Unii. Podoba nam się, gdy narody dbają o swoją tożsamość, a nie o marksistowskie czy neomarksistowskie ideologie, by zrównywać wszystkich ze wszystkimi. Nie jesteśmy równi, jesteśmy różni. Tak, jesteśmy różni. Jest pan parlamentarzystą od 2 czy 3 tygodni i pańską pierwszą wizytą zagraniczną jest Warszawa. Dlaczego Warszawa i z kim pan chce się tutaj spotkać? Jak wspomniałem, partia rządząca jest dla nas przykładem skutecznej polityki, więc to nie przypadek, że Polska jest pierwszym celem mojej podróży. Chcemy wysłać sygnał o woli współpracy między naszymi krajami i wszystkimi patriotycznymi ruchami w Europie. Możemy wiele zaoferować Europie i światu. Moja partia, której nazwę tłumaczymy jako Złoto, z otwartymi ramionami przyjmie propozycję współpracy ze wszystkimi Europejczykami. Po rumuńsku aur, po angielsku gold, a po polsku złoto. Ale teraz zagrajmy w political fiction. I takie proste pytanie. Kiedy Rumunia i Mołdawia staną się jednym państwem, które będzie członkiem Unii Europejskiej? Kiedy zabraknie Putina. Dziękuję więc za przyjazd do Polski i wizytę w naszym studiu. To była dla mnie przyjemność. It was a pleasure also for us. Proszę państwa, nowa partia w Rumunii, żaden z ekspertów polskich, rumuńskich, zagranicznych nie przewidywał, nie dawał szans, że że w ogóle wejdą do parlamentu, a że z aż 10% poparciem. Więc kiedy mówimy, że niemożliwe jest zjednoczenie Rumunii i Mołdawii, to w przypadku tego człowieka nie mówmy niemożliwe. Dziękuję państwu bardzo. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę następny program Gorące Pytania.